Dzień dobry, w moim studiu goszczę dzisiaj Artura Niesłuchowskiego, organizatora Orlen Summer Superligi i prezesa Petry Płock. Dzień dobry. I Bartosza Wojdaka, zawodnika BHT Petra Płock i reprezentanta Polski. Dzień dobry. Powiedzcie tak na początek dla zupełnego amatora, jakim ja jestem, czym piłka ręczna plażowa różni się od tej piłki ręcznej, którą znamy chociażby z Orlen Areny? Czy w ogóle się czymś różni, czy tylko chodzi o grę na piasku? Jest wiele aspektów w kontekście tych różnic, gdyż przede wszystkim to jest kwestia podłoża, tak? Przechodzimy na piasek i ta gra układa się zupełnie inaczej z tego względu, że tych zawodników na boisku jest nieco mniej niż w piłce ręcznej halowej. I przede wszystkim takim kluczowym elementem, który wyróżnia dyscyplinę, jest aspekt premiowania bramek za 2 punkty, czyli rzuty po obrocie i rzuty oddawane w powietrzu. One punktowane są za 2 punkty. Do tego dochodzą jeszcze bezpośrednie rzuty z bramki do bramki bramkarza, czy rzuty w lotka. I ta charakterystyka dyscypliny jest już wtedy zupełnie inaczej, inna, kiedy właśnie pojawiają się te dodatkowo premiowane bramki. I kwestia całej dynamiki, efektywności gry. Te mecze są krótsze, trwają 20 minut, średnio trwa spotkanie. Więc w kontekście takiego turnieju piłki ręcznej plażowej myślę, że dzieje się zdecydowanie więcej niż to, co ma miejsce na hali w klasycznej piłce ręcznej. A czy to, że gracie na piasku, to sprawia wam większą frajdę niż na takiej zwykłej piłce halowej? Czy większą frajdę? W obu sportach jest dużo, dużo radości, czerpiemy z uprawiania tych sportów. Natomiast na piasku to jest taka odskocznia, wiadomo, trzeba grać jak jest ciepło, więc fajna odskocznia, gdy w hali jest przerwa między rozgrywkami, to akurat jest wspaniałe uzupełnienie tego. Mhm. Grając na piachu. Artur, od ponad 10 lat już Petra Płock pnie się do góry w rankingach piłki plażowej ręcznej. Odnosicie bardzo fajne sukcesy. Powiedz, które z wydarzeń uznałbyś za najważniejsze w ciągu tego dziesięciolecia? Na pewno najważniejszym naszym sukcesem, który udało się osiągnąć, był zeszłoroczny triumf w klubowych mistrzostwach Europy. Tak? To było nasze marzenie od wielu lat i taki cel, który się ziścił w ubiegłym roku, gdyż no nie ma co ukrywać w kontekście rywalizacji na polskim podwórku. Gdzieś w kontekście tych ostatnich lat udało nam się zbudować dość mocną pozycję, czyli w tych przekroju ostatnich 10 lat 6-krotnie sięgaliśmy po tytuł mistrza Polski, więc ten cel europejski od samego początku przyświecał naszej drużynie, żeby tam rywalizować i tam zdobywać najwyższe laury, więc ten zeszłoroczny sukces niewątpliwie jest naszym dotychczasowym największym osiągnięciem. Mhm. Bartosz, podczas tych mistrzostw, o których mówi Artur, ty zostałeś najlepszym strzelcem. Powiedz, co zrobić, żeby być tak dobrym zawodnikiem? Przede wszystkim trzeba mieć świetną ekipę, bo bez podań kolegów tego tytułu Króla Strzelców by nie było. A jaka jest recepta na to, żeby być takim dobrym zawodnikiem? Trzeba po prostu celnie rzucać bramki. Mm-hmm. I dużo pracować na treningach, wiadomo. No właśnie, często trenujesz? Piłkę ręczną plażową. W sezonie, wiadomo, letnim staramy się z chłopakami spotykać przynajmniej 2 razy w tygodniu między turniejami. Samego grania najwięcej człowiek wyciąga, wiadomo. Największe doświadczenia się zdobywało na turniejach mistrzowskich. I tak to jest. A w sezonie zimowym jak to wygląda? Bo raczej na piasku wtedy nie zagracie. Tak, w sezonie zimowym większość z nas gra na hali w różnych klubach w całej Polsce, więc typowo stricte na piasku spotykamy się głównie w okresie letnim. Ale to musicie jakoś przerzucić sobie to w głowie, że teraz gram na hali, a nie na piasku, to czymś się różni? Różni się, tak jak Artur mówił, podłożem. To jest największa różnica. Ale od strony zawodnika, czy ty odczuwasz jakąś różnicę? No wiadomo, że podłoże inne, ale czy inaczej inną technikę gry musisz zastosować na przykład? Czy inaczej grasz wtedy? Tak, to na pewno. Ponieważ w piłce ręcznej plażowej można rzucać za 2 punkty, to trzeba rzucać z obrotem, więc takich rzutów na hali nie ma. Samo przejście z piasku na halę i z hali na piasek wymaga po prostu odpowiedniego przygotowania, wdrożenia do biegania, żeby nie stała się jakaś kontuzja. A po tygodniu już jest wszystko normalne, po tylu latach to już przychodzi łatwiej. Teraz najbliższy weekend mamy finał w Płocku Orlen Summer Superligi i Petra Płock broni tytułu mistrza zdobytego. Powiedzcie, jak oceniacie swoje szanse?
No myślę, że na pewno jesteśmy stawiani w gronie faworytów, gdyż drogę do finału poprzedzały turnieje eliminacyjne Mistrzostw Polski i w tych turniejach w klasyfikacji generalnej zwyciężyliśmy, łącznie w 4 turniejach eliminacyjnych dwukrotnie triumfowaliśmy i dwukrotnie zajęliśmy 2 miejsce w klasyfikacji końcowej, więc ta forma nasza była regularna, zawsze docieraliśmy do finału i wierzymy, że to samo powtórzymy tutaj w Polsku przy własnej publiczności i własnych kibicach, ta motywacja jeszcze dodatkowo wzrasta i na pewno naszym celem jest obrona mistrzowskiego tytułu. Mhm. Powiedzmy sobie jeszcze trochę o samym wydarzeniu. Kiedy się zaczyna, kiedy kończy, kiedy są jakie mecze, kiedy możemy wam kibicować? Więc całe wydarzenie rozpoczyna się tak naprawdę w piątek już od samego rana, kiedy rozpoczynamy aktywność pod tytułem Summer Camp dla dzieci, gdzie właśnie najmłodsi będą mogli poznać w ogóle piłkę ręczną plażową. Po tym wydarzeniu krótka przerwa na dostosowanie boiska i o godzinie 16:40 w piątek zaczynamy pierwszy mecz turniejowy Mistrzostw Polski. Naszą drużynę Petre Płock będzie można zobaczyć w piątek o godzinie 21:20, gdzie zagramy mecz z drużyną Mazura Sierpc i tym meczem zakończymy piątkowe zmagania. Później mecze grupowe w sobotę, praktycznie od 8 rano ruszamy z pierwszym meczem i kończymy całą fazę grupową około godziny 22, więc tych spotkań naprawdę wiele. W sobotę, jeśli chodzi o drużynę Petry Płock, rozegramy 2 spotkania o godzinie 11:40 i o 18:20, a niedziela czas decydujących meczów, rozstrzygnięć, czyli mecze półfinałowe, mecze o 3 miejsca i finały turnieju. Wszystko zaczynamy też o godzinie 8 i kończymy około godziny 17 cały turniej. No to najbliższy weekend zapowiada się niestety deszczowo. Jak poradzicie sobie z taką pogodą? Organizacyjnie turniej będziemy przerywali tylko i wyłącznie w kontekście zagrożenia życia i zdrowia, czyli jeżeli zapowiadane też będą jakieś burze czy silny wiatr, który może powodować zagrożenie dla uczestników i przebiegu wydarzenia, wtedy będziemy musieli przerywać turniej, ale jeśli chodzi o sam deszcz, to wielokrotnie, myślę, Bartek może też potwierdzić, że ta rywalizacja w deszczu jest nam po prostu, nie jest nam obca. Wielokrotnie też byliśmy na turniejach, w których ta aura dziś była gorsza. Gramy normalnie, ta rywalizacja się toczy, choć na pewno jest wtedy troszeczkę bardziej trudna i skomplikowana dla zawodników w kontekście opanowania piłki i funkcjonowania na boisku. Życzymy wam w takim razie, żeby ta pogoda nie przeszkodziła w planach i przede wszystkim w ponownym zdobyciu mistrzostwa, czego oczywiście życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Artur Niesłuchowski i Bartosz Wojtek. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.